Jesteśmy bratowie! Dzisiaj zapraszamy Was do odcinka, w którym zrobimy gnuta z zestawu z hurtowni zabawek. No, także widzimy się już, jak będzie rozpakowane. Potrzebny nam jest klej, soda oczyszczona, aktywator, barwnik. Jest nam potrzebna łyżeczka i patyk. Tutaj. I my będziemy korzystali z instrukcji, gdyż nie robiliśmy nigdy gluta. I tutaj będziemy Wam czytali, co trzeba zrobić. A, jeszcze jest potrzebna miska, żeby czymś to zrobić. Słuchajcie, ja to odstawię tutaj na boki, tutaj łyżeczki. Dobra, więc tak o, żeby... I z tego, co już czytałem, to trzeba wlać 50 ml kleju. Ale my wlejemy mniej, gdyż chcemy zrobić potem jeszcze jednego gluta, dlatego wlejemy 25 ml. Ale skąd będziesz wiedział, że to będzie 25? Na oko. Może być nawet... Dotąd gdzieś. Może być nawet 26 i nic, to się, i nic no nie. Się nie stanie. Ale my musimy... Nie, ja nie wlewam całej butelki. Dobra, to wlewamy klej. To już będzie leciało? Nice. Wyrzuć to do śmietnika. Otwórz szybko! Bo to sklej. Już jest połowa. Czekaj, ja sobie ręce umyję. Dobra, jeszcze trochę dolejemy. Wleliśmy więcej niż połowę. A jest tyle tego. Dobra, także wlaliśmy mniej więcej, no tyle kleju, nie wiem czy to widać, tu jest taki płynek. Czyli nam zostało? Dobra. Mamo, trochę, ale dobra. Teraz od 2 do 8 kropli kolorowego barwnika trzeba. Od 2 do 8, czyli może być 6, 5. Może być 8. To ty dolej, krople. Ej, nie, ja się boję, ty. No dobra, to dolejemy... 5! 2 plus 8, 2 podzielić na 8 do 4, to 4, okej. Okay. No nie chcę lecieć. Jedna kropla. Dwa, trzy, cztery. Pięć! Dobra, może być pięć. A jeszcze trzeba wlać wodę wyciągnąć. Jakiego świecącego w ciemności? A, lub. I pół łyżki sody oczyszczonej. Dokładnie wymieszaj. Dobra. To widzimy się, jak będziemy wsypywali łyżkę sody. Dobra, mamy już pół łyżeczki. Zakręć. Jakbyś mógł. I co? I wsypujemy. Dobra. I teraz dokładnie wymieszaj. A nie lepiej patykiem? Nie, ciężko. To będzie glut. Nie wydaje mi się trochę. Ale trochę wygląda. Nie przyznaj. Nie. Fioletowy będzie. Niestety. A patyk po co? No, żeby potem wymieszać. Aha. Chyba. Dobra, to trzeba zgarnąć na jednego glutka wszystko. A czekaj, bo dokładnie mam wymieszać tak bardzo dokładnie. Daj mi teraz wymieszać. No to mieszaj. Jak ciasto. Całą butelkę 50-ml aktywatoru? Nie, dam też po taką połowę jakby. Bo to będzie wtedy za dużo jak całego. Dobra. Jak nie wyjdzie, to najwyżej dołożymy kleju, nie? No. I sody. Tyle jeszcze nie. No bo dokładnie wymieszę. Dobra, już. Dobra. Na razie to wygląda uważaj! Tak. No bo kapi fioletowe na coś. Jak fiolet... Dobra, już. Okej, okay, i teraz ile 50 ml? My dodamy 25. Dobra. Ja nie wiem ile to 50. Kurwa, mać. Dobra.
Powiedziałam kurde mać. Ile? To nawet 10 ml nie jest. Zobacz ile jest. Jeszcze troszkę. Dobra, już. Jeszcze troszkę. Ja teraz mieszam. Nie, czekaj. Ja. Najpierw ja. O! Już jest glutek! Już jest glutek! Uwaga! Ja! Ale patyczkiem to trzeba. Idiota. To daj. To ty masz to. Wow! Patrzcie! Uważaj! Dobra. Dobra, ja też mieszam. Walić to. Ło, jaki glutek fajny! Ja cię sunę. Trzeba dokładnie wymieszać, tak? Wymieszaj wszystko razem, aż mieszanie stanie się grubsze i zacznie formować się w plastyczną masę. O kurde, patrz, Mati! Mateusz! Mati! Potem to trzeba będzie rękoma, widzicie to? Ładny kolor ma. No ładny. W rzeczywistości. Bo na kamerze to takie... To ładniejsze nawet, patrz. I co potem trzeba jeszcze zrobić? Potem trzeba dać na płaską powierzchnię i to rękami zrobić. Daj mi to dotknąć. Nie klei się, tylko że czuć. No bo ten, jeszcze nie, bo jeszcze nie. Czuć jeszcze tą wodę tak jakby. Trzeba to... To jest aktywator. No. Michałku. Poczekaj. Dobra, mieszamy. Ty patrz! Ale glut! Tam. Dobra, czekaj. Już jest! Dobra, już zaraz. Prawie. Tu! No trzeba to pozgarniać, czekaj. Dobra. No to trzeba wszystko pozgarniać. Mateusz, to będzie twój glut i zrobimy jeszcze dla mnie. Nie. No! Będziemy mieli wspólne. No Jezu, ale ty nie. Dobra, Michał, czekaj, nie mieszaj chwilowo. Rękoma to weź do środka. Ale fajne! Dobra, daj to jeszcze. Klei się trochę. To gluty się kleją. Zostaw, no kurde! Na chwilę, no. Gdzie jest te kresy? Dobra. Teraz... Pokaż na kamerze, miskę. Na razie tak to wygląda. Dobra. I teraz to trzeba dać na płaską powierzchnię. To lecimy z tym koksem. Ale czystą, czystą powierzchnię płaską. Tak było. Już jest czysto. Miejmy nadzieję, że jest czysto. Ło! Pokaż to. I teraz trzeba to rękoma wymieszać. Hej. Ale to się klei, patrz, Mati. No bo to jeszcze nie jest gotowe. Daj mi też. No nie, no czekaj. Ściskanie. Tylko nie macaj potem oczu, bo to jest szkodliwe dla oczu. No to umyję ręce. No to umyjesz, musisz. Ty tu wsysa. Nie, nie wsysasz, nie wsysasz. Czekaj, daj mi jeszcze. Potem dam tobie. To jest jak glut taki totalny. Ale się jeszcze klei. Jeszcze się troszkę klei, ale zaraz nie będzie. Zadałam już. Czekaj, jeszcze chwilkę. Dobra. Teraz ty to tak pomieszaj rękoma. Pokaż. Jak się dalej lekko klei, to no trzeba łyżeczkę sody. Znaczy taką mini łyżeczkę. Jakiej sody? Tego czegoś? Tak. I trzeba dalej wymieszać. Daj. To co nasypię. Ale trzeba tak. Ja będę mieszał i wsypywał. Bo tego trzeba tak mini. Ja będę wsypywał. Jednej ósmej. Dobra, daj. Ja wsypuję i ja mieszam. No. Łyżeczką? Czy patykiem? Ja łyżeczką czy patykiem. Możesz ty. Aaaa.
Dobra, nie rób tego tak, bo to zaraz rozwalisz. Da się rozwalić gluta? Napiszcie w komentarzu. Jak już to można wybuchnąć. Jeżeli chcecie, ja bym dalej nagrywał gluty. Dajcie znać w komentarzach pisząc hashtag pomidorówka. Jak to juniorski mówi. Lecimy z filmem, baby. Pokaż, daj. Poczekaj. No czekaj chwilę, to trzeba dokładnie wymieszać. Bo soda nie jest zdrowa dla rąk. Jakbym nie wiedział. Zostaw chwilowo. Daj mi. Jeszcze w tym odcinku zrobimy wykopywanie dinozaura. Nie w tym. Odcinku. W tym? Dobra. Odcinek będzie trwał pół godziny, ale... No, może nawet więcej. Ale za to macie dwie fajne rzeczy, nie trzeba. I ten dinozaur świeci w ciemności, jak się da do zaświetlonej lampy. Zobaczymy, przekonamy się. Dobra, już. Czekaj, bo to jest taki kawałek. Nie klei się, ale jest mokre, bardzo mokre. Nie klei się, no czyli dobrze zrobiliśmy. No to daj na płaską powierzchność. I jeszcze to wymieszamy. Ale mokre jest bardzo. No, mega. Mega mokre jest. Ale się w ogóle nie klei. A już się w ogóle nie klei. Daj. Chcesz bąbel? Nasz piesel tu jest. Weź kamerę na bąbla. Tak? Piesek jest nie bąbel. Będzie vlog z psem. No, będzie vlog z psem. Będzie. O. Dobra, teraz ty. O, dobra. Trzeba jeszcze jakieś pudełko na to mieć. Glut byłby większy, gdybyśmy dodali więcej tego wszystkiego, ale no nie chcemy wszystkiego od razu jakby marnować. To no pierdzi. Bo po co, skoro można zrobić sobie 15 glutów? To pierdzi, patrz. O. No, właśnie widzę. Dobra. To już masz. To by było na tyle z tego odcinka. Nie z tego, bo jeszcze jest sens. Robienia gluta, przepraszam. Dobra, poczekajcie, ja tylko umyję ręce. Chodź. No i widzimy się już, gdy będziemy wykopywali dinozaura. Także glut jest zrobiony, teraz sobie tutaj schnie ładnie, mogę wam go pokazać. Znaleźliśmy tutaj jakieś pudełeczko z jakiejś plasteliny magnetycznej. Także teraz przechodzimy do dinozaura. Widzimy się, jak już rozpakujemy. Także w zestawie dostajemy młotek taki. Takie coś? Takie coś, że jak się to tak ma, to się tak to wkłada. Tu jest ten. To z tego będziemy wydobywali kości. Tutaj dostajemy kartę. Można pobrać aplikację. Bo, będzie, podamy wam. A tutaj jest? Jeszcze jest instrukcja. Ja też będę wydobywał, nie? Nie, no będziesz. Dobra. Dobra, także widzimy się, jak już odpakujemy tutaj wszystko. Także to do wywania wygląda tak rozpakowane, to się mega kruszy, więc polecam wam mieć jakąś miskę w zanadrzu i takie rzeczy. My to niestety będziemy robili w misce, ale będziemy wam pokazywali każdą kość. Czyli tak, o, mamy tak. Tu jest już jedna. Dobra, mamy takie. I teraz Michał wam to pokaże. Czekajcie, dam wam tak kamerę, żebyście to dobrze widzieli. Tylko. Czekaj, a to tak. Tak nie, Michał tak lepiej nie. Dobra. Widzimy się, jak zdobędziemy pierwszą kość. Na razie to wygląda tak. Już trochę wykopaliśmy, nie wiem, czy to widać. Patrzcie, jaki super pomysł. I... Czekaj się chwilkę. Także na razie wygląda to tak. No, mamy tutaj jedną kość. Kopiemy już 20 minut i nie wykopaliśmy jeszcze nic. Dlatego... Widzimy się, gdy już coś wykopiemy.
Teraz wygląda to tak. Nie wiem, czy dobrze widać. Widać dobrze? Spójrz. Nie wiem. Dobra, wygląda to tak. Dalej nie mamy żadnej części wykopanej, ale jesteśmy już tak mega blisko, że normalnie kozak. I widzimy się, jak wykopiemy jakąś część, nie? Mamy pierwszą część! W końcu! Daj, pokaż. Drugą część! Trzymaj. Niedługo wykopiemy całego dinozaura, już jesteśmy tak blisko, że to jest masakra. Cześć. Teraz ta największa. Widzicie? Już mamy trzy części. Tutaj są wszystkie. Zawidzimy się, jak wykopiemy kolejną. Kolejna część. Noga. Także widzimy się, gdy będzie następna część. Mamy kolejną część. Uwaga, mamy... Czaj? Musimy jeszcze tutaj. No mamy coś, na czym będzie stał nasz dinuś. Ale no to mamy już tyle części. Widzimy się, jak będzie kolejna. Mordy Mordini, mamy kolejną nogę. Mamy już tyle części. Jeszcze to. Jeszcze tamto, no. O, jeszcze to. Jeszcze pozostały nam trzy części i skończyliśmy. I widzimy się, jak wydobędziemy kolejną, nie? I kolejna część. Jeszcze tylko? Jeszcze tylko dwie części i skończyliśmy. Nie, bo jeszcze to. I składanie. Widzimy się już na następnej części. I mamy przedostatnią część, ogon. Jeszcze jedna. Widzimy się, gdy już będziemy mieli tą jedną. Ludzie, uwaga. Teraz będziemy składali, ale jeszcze jedną część wam musimy pokazać. Czyli no, to drugie. No. No, także... Ale to się brudzi trochę. Dobra. Także, no budujemy. To Michał, pierwszą część sobie wybierz. Wybieraj. To i ogon. Dobra. Czyli to składam, a ty też. A ty to tak... Dokładam jakby. Czyli tego. A ja tego. No dobra, dawaj. Dobra. Tempo. Pomóc? Dobry, niech będzie. Także na razie mamy to tak zrobione. Teraz jeszcze z drugiej strony to trzeba przyczepić. Mam nadzieję, że to dobrze robimy. I będzie miód maliny. Z instrukcji najlepiej. Jak to mamy, to teraz pyskek. Ja robię to z tym. Trochę ciężko to złączyć razem do kupy. Ty, odleciało to. Ale dup. Ale pupcias. No. Pupcias. Pupcias to chomik mojego kolegi. Coś nie działa. To powinno tu być, że tak? Musi być bardziej ściśnięte. Ej, ludzie, to się trochę ciężko składa. Wiem. To trzeba tak mega mocno doczepiać. Nie, ty to rób. Całe? Daj, ja to spróbuję. No dobra, czekaj. Teraz moja kolej. Tu. Ja nie mogę, jest trudne. Ja zobaczę. Mogę tu załatwić mojego ludka? No. Pokażę na kamerze. Patrz, jaki kluczek. Widać? Nie, tak. Powinno widać. Jak tam? Ciężko. To widzimy się po cięciu, jak już to skleję. Także tutaj mamy już zrobione to i teraz Michał robi głowę.
Ale nie całą. O, robisz całą głowę, to ja te wszystkie nogi doczepiam. Mateusz, tylko musisz pomóc mi. Mateusz, zrób tak i tak z całej siły, żeby to... Dobra, czyli ja teraz doczepię i robię całe nogi, skoro ty zrobiłeś. A, kochasz. Wiem, ciężki. Nie, nie, nie. Okej, okay, i teraz doczepiamy nogi. Nogi. Mogę jedną nogę? No, ale to ja za to doczepiam do tego wielkiego. Gdzie jest ta jeszcze jedna noga? Tutaj ja doczepiam tam. Powinno wyjść. Chyba w tą stronę trochę włożyłem tą nogę, mi się wydaje. Poczekaj, to... Powinno być. Tak. Tak. Tak powinno być. Pokaż. Ciężko, że tu wszystko doczepię. No. Tak, powiem. Ale zostały siły. Ale bliki. Dobra, głowę może potem. Bo mi tylko przeszkadza. Ciężkie. Prawie nas nie widać. Może zrobię cięcia. No. Także... Daj. Czekaj. Mamy całego dinozaura, teraz wystarczy go po prostu przyczepić do tego. Ty chcesz to zrobić? No. Ciśnij, Alina. Tylko ja. Zrobisz to? Widzimy to po cięciu. Także mamy skończonego tego dinozaura i teraz pójdziemy testować, czy to świeci w ciemności. Widzimy się po cięciu. Idziemy mordeczki do kibelka, włącz lampę. No jest lampa. No wyłącz lampę. Aha, właśnie. Dobra. Idziemy do kibelka, zobaczyć, czy to ale po co to zaświecasz? Właśnie. Co to zaświeca? Idziemy zobaczyć, jak to świeci. Uuuu. No świeci, ewidentnie. Uważaj, żeby nic nie spadło do kibelka. Dobra. No, także... Dinozaur zrobił. No działa, działa. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemka. Siema. Pół.